Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam z murów Biblioteki Gdańskiej. Zaraz powiem dokładną jej nazwę, bo oczywiście sobie zapisałam, ale na samym starcie muszę popełnić jakiś fuck-up, więc miejmy nadzieję, że to jest ten pierwszy. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem jest jeden z najsłynniejszych polskich reporterów, wielokrotnie nagradzany, znany i który odwiedził, można powiedzieć, chyba wszystkie gariaczie toczki na naszej planecie, albo na pewno zdecydowaną ich większość. Dzielił się z nami wiedzą, przekazywał informacje, no zresztą robi pan, panie Wojciechu, to nadal, więc to jakby, przepraszam, że mówię w czasie przeszłym. I docierał pan do miejsc, które tak naprawdę, do których tak naprawdę większość z nas nigdy nie trafi. Afryka, Kaukaz, Azja Centralna. Szanowni Państwo, Wojciech Jagielski. Dzień dobry. I teraz właśnie, zanim przejdziemy już do zasadniczej części naszego spotkania, to chciałabym też Państwa wszystkich obecnych tutaj fizycznie i Państwa w internecie, znaczy wirtualnie, w internecie Państwo raczej nie siedzicie, do tego, abyście również brali udział w naszej dyskusji. I na samym końcu będzie też miejsce i czas na pytania z Państwa strony, więc zachęcamy czy do pisania w komentarzach pod filmem, czy też Państwu do zadawania i uczestniczenia w tej dyskusji. Myślę, że temat, który dzisiaj poruszamy, jest bardzo aktualny i też bardzo elektryzuje społeczeństwo i nas tutaj wszystkich. Ja jeszcze dodam, że spotkanie z Wojciechem Jagielskim zostało zorganizowane przez Miejską i Wojewódzką Bibliotekę w Gdańsku. I to jest właśnie ta nazwa, którą miałam powiedzieć na początku i oczywiście nie zerknęłam w odpowiednie miejsce. Dobra, panie Wojciechu, od wydania modlitwy o deszcz za chwilę mija 20 lat. To jest kawał czasu, świat się zmienił niewyobrażalnie. Myślę, że 20 lat temu nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że tak bardzo rozwinie się technologia i że będziemy w takim miejscu, jakim jesteśmy dzisiaj. Zmieniło się też bardzo wiele, patrząc na układy polityczne i zmieniło się też to, że coraz więcej państw, w tym również Europa, coraz bardziej patrzy w kierunku jednak zmian idących w kierunku konserwatyzmu. I pan opisywał przełomy i to tak też jakby tak w skrócie będziemy dzisiaj nawiązywać do modlitwy o deszcz. I pan opisywał przełomy w Afganistanie, ten po wycofaniu się wojsk radzieckich w 1988, przejęcie rządów nad krajem przez mujahedinów Masuda w 1992, to był też pierwszy pana pobyt w tym kraju. Potem przejęcie władzy przez talibów w 1995 przez pod przewodnictwem emira Omara i wkroczenie wojsk amerykańskich w październiku 2001 roku. Przypomnę, że to było właśnie w odwecie za ataki terrorystyczne, które miały miejsce w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. I te wszystkie przełomy, o których pan pisał, niosły ze sobą jakieś nadzieje wśród tych wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, po prostu zwykłych obywateli. No też patrząc nawet z dzisiejszej perspektywy, kiedy mija już 40 rok tak naprawdę nieustannych walk w tym kraju i o ten kraj, to te same rzeczy, o których pan pisał te 20 lat temu, dzisiaj czytamy w reportażach Pawła Pieniążka, w Agnieszki Pikulickiej-Wilczewskiej i Jagody Grądeckiej, którzy dokładnie piszą o tym samym, co za każdym razem opisywał pan, czyli o nadziejach i o poczuciu bezpieczeństwa, bo paradoksalnie dzisiaj w Afganistanie jest bezpiecznie. No, nie paradoksalnie. Wojna się skończyła, więc Afgańczykom żyje się bezpieczniej, bo ja jeszcze raz się tylko przywitam, podziękuję za zaproszenie do Gdańska i Państwu podziękuję za obecność. Mam nadzieję, że wyjdziecie Państwo zadowoleni, ale też od Was zależy, więc ponawiam apel o pytania, jeżeli jakieś się Państwu pojawią. Więc wracając do tego Afganistanu, nam pożegnanie z Afganistaniem będzie się kojarzyło przede wszystkim z tymi scenami z kabulskiego lotniska, obleganego przez tysiące Afgańczyków, którzy za wszelką cenę próbują się wydostać z własnego kraju. No, sceny skrajnie dramatyczne, już nie mówię o zamachu bombowym, ale no, widok tych ludzi czepiających się kół samolotowych, no, skrajna desperacja. Natomiast to były rzeczywiście tysiące ludzi, którzy próbowali uciec z Kabulu, ale Afganistan to jest prawie 40 milionów ludzi. I 3/4 z tych ludzi mieszka na prowincji. I dla afgańskiej prowincji
wyjazd Amerykanów i nastanie jednego rządu w Afganistanie jest końcem wojny i końcem takiej schizofrenii, w której żyli przez ostatnie 20 lat, bo o ile zawsze było tak w Afganistanie, czy to przez te ostatnie lata i podczas interwencji wojskowej Związku Radzieckiego i teraz przez 20 lat interwencji zbrojnej amerykańskiej, że korzystały na tym wielkie miasta i mieszkańcy wielkich miast. W latach 80. mniej więcej działo się to samo, co się działo przez te 20 lat zachodniej obecności. W miastach królowała nowoczesność, postęp, kobiety zdzierały burki, na studia chodziły dziewczęta i chłopcy, koedukacja. A na wsi życie toczyło się tak, jak się toczyło, według tych samych praw, częściowo wynikających z muzułmańskiej wiary, ale w ogromnej większości to są tradycje plemienne i wynikające z takiego patriarchalnego społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo afgańskie. Te 20 lat królowania Amerykanów oznaczało dla mieszkańców afgańskiej prowincji, że za dnia musieli się opowiadać i słuchać Amerykanów, którzy zajeżdżali z patrolami, a nocą musieli rozliczać się przed talibami, którzy zachodzili do wsi i wypytywali tych nieszczęśników odwiedzanych przez Amerykanów, a o czym to była rozmowa, a dlaczego akurat do nich Amerykanie zajechali, a nie do sąsiadów. I czy naprawdę się nie wysługują Amerykanom. No więc ci mieszkańcy prowincji mieli prawo mieć tego wszystkiego serdecznie dosyć. Wojna, jeżeli się toczyła, to się toczyła na prowincji. Tak jak w latach 80. W Kabulu dochodziło do zamachów bombowych, ale do strzelanin nie dochodziło. Jedyny moment w ostatniej afgańskiej historii, kiedy to stolica była głównym polem walki, to był początek lat 90. I kiedy to mudżahedini, którzy przejęli władzę w Afganistanie po ewakuacji Rosjan, zajęli Kabul. Takiego miasta nigdy wcześniej nie widzieli. Dzisiaj też widujemy talibów, którzy jeżdżą tam, nie wiem, łódkami, czy zjeżdżają w parku zabaw dla dzieci. Nigdy czegoś takiego też na oczy nie widzieli, bo nigdy nie byli w wielkim mieście wcześniej. No, mudżahedyni się nie potrafili dogadać i zaczęli między sobą walczyć o tą władzę i o miasto, a nie umiejąc walczyć tak, jak się walczy w mieście, zburzyli je, bo umieli walczyć tylko w górach. No więc miasto średnio się nadawało na taką partyzancką wojnę. I dzisiaj mieszkańcy wsi czują ulgę, nie wyjeżdżają z kraju i wiążą z tym pokojem. Oni wiążą nadzieję, może mniej obawy, a nadzieję, bo ten pokój, który nastał, prawa tego pokoju niewiele będą się różniły od tych praw, według których żyli przez całutenkie swoje życie. Po zajęciu Kabulu przez talibów, to wywołało, ten moment wywołał w Polsce bardzo dużą dyskusję. No, jakby to było oczywiste, on wywołał na całym świecie, nie tylko w Polsce. Natomiast w naszych mediach, na Twitterze, teraz posługuję się głównie Twitterem, wśród wypowiedzi naszych polityków i naszych polityczek pojawiały się pytania, dlaczego Afgańczycy uciekają, a nie bronią swojego narodu, nie bronią swoich kobiet i nie bronią dzieci. Te wypowiedzi można znaleźć, bo one są jakby, no, w internecie nic nie ginie. Pytano też o to, dlaczego armia afgańska, na którą poszły przecież grube miliony z dolarów amerykańskich, uciekła albo się też tym talibom poddawała. No, szacuje się tak już, według są takie statystyki oczywiście szacunkowe, że ponad 70% amerykańskiego wojskowego wyposażenia przeszło w ręce talibów i rzeczywiście pojawia się pytanie, kto ich nauczył obsługi niektórych z tych urządzeń? No, talibowie to nie są partyzanci z jaskiń. Oni tak samo mają dostęp do wszystkich wynalazków XX wieku, XXI wieku, jak ci Afgańczycy z armii rządowej. Wynająć instruktora wojskowego można wszędzie. To jest tylko kwestia pieniędzy. No dlaczego oni mieliby nie umieć posługiwać się tym najnowocześniejszym sprzętem, skoro ich starsi towarzysze
walki dokonali takiego zuchwałego, brawurowego ataku i wyrafinowanego zamachu terrorystycznego na Nowy Jork i Waszyngton. Mm-hmm. Takiego ataku, który nigdy nie przyszedł do głowy najlepszym szpiegom i specom od wywiadu amerykańskiego, czyli niby tego najlepszego na świecie. To jest ta jedyna różnica w zasadzie dzisiaj między talibami, których ja widywałem w latach 90. i tymi dzisiejszymi talibami, to jest właśnie to, że mają dostęp, ci dzisiejsi mają dostęp i są obeznani z tymi najnowszymi wynalazkami, wiedzą więcej o świecie. Tamci, ich ojcowie nie wiedzieli o świecie absolutnie nic. Oni wyszli z przymeczetowych szkół na afgańsko-pakistańskim pograniczu, nie mając bladego pojęcia, nawet o tym Afganistanie, nie z ich okolic, nie z Kandaharu i z Helmandu, ale już na północy nigdy nie byli, więc co mogli wiedzieć o północy Afganistanu i jej mieszkańcach? Ci dzisiejsi wiedzą doskonale, wiedzą też, na czym polega świat, ten zachodni przede wszystkim, rozumieją i biorą pod uwagę w swojej polityce, jakie błędy popełnili wtedy, kiedy rządzili, w tych latach 96-2001, czy im się uda te wnioski wyciągnąć, no to się przekonamy jeszcze, bo to jest gra, do której potrzebnych jest dwóch partnerów. I oni, zabiegając o międzynarodowe uznanie, no jeżeli je mają zdobyć, to tylko ten świat międzynarodowy może im to zaoferować. A czy zaoferuje, trudno powiedzieć, dlatego że świat, który przez 20 lat niby ten zachodni toczył wojnę w Afganistanie, a Polska była jej częścią, to tak naprawdę nikogo ten Afganistan w ogóle nie obchodził. I pytania dzisiaj, jeszcze w dodatku pytania, które padają z ust polityków, czyli ludzi, którzy niby aspirują do jakiegoś przywództwa. No przywództwo to nie jest tylko ten, kto się pierwszy zgłosi, tylko trzeba mieć jakieś predyspozycje, jakieś umiejętności, jakieś kompetencje do tego. No to oczekiwałbym, że takich głupot nie będą mówić akurat oni. W ogóle uważam, że jeżeli się nie ma nic do powiedzenia, to lepiej nie gadać. No ale to nie jest wśród polityków zasada, której by się jakoś powszechna czy mile widziana. Jeżeli ktoś dzisiaj się dziwi, że sprawy potoczyły się tak, jak się potoczyły w Afganistanie, to znaczy, że nigdy wcześniej nie przeczytał o tym Afganistanie niczego poważnego, albo nie starał się nawet zrozumieć, co tam się dzieje. I wręcz przeciwnie, myślę, że prawie nikogo ten Afganistan tak naprawdę do sierpnia tego roku nie za bardzo zajmował. A tak, on nawet nie zajmował nawet w tym 2001 roku. W zasadzie pod koniec 2001 roku, kiedy Amerykanom udało się tak szybko, to była oczywiście uda, znaczy szybkość nie, ale że tak łatwo i szybko załatwić tą wojnę, której nikt w Stanach Zjednoczonych nie chciał. Amerykanie, zwłaszcza przywództwo, bo może nie przywódcy, ale ci, którzy mieli najwięcej do powiedzenia w amerykańskiej polityce, robili wszystko, żeby nie musieć dokonywać zbrojnej inwazji na Afganistan. Oni już się szykowali na Irak już w 2001 roku, i nie chcieli zmieniać planów, nie chcieli marnotrawić czasu, środków, ludzi, nie chcieli, żeby ktokolwiek w tym Afganistanie zginął, w związku z tym starali się to zrobić cudzymi rękami, cudzymi, czyli afgańskimi. No i taki szybki sukces, spektakularny, bo tam zginęło chyba dwóch Amerykanów w czasie tej inwazji lądowej, w tym jeden oficer CIA, który zginął w czasie buntu w więzieniu afgańskim. No więc uznano, że Afganistan jest odhaczony i później tylko nie, albo może to była taka właśnie, nie wiem, myśl wynikająca z faktu, że Amerykanie pozostali jedynym światowym mocarstwem i wydawało się, że tą rolę będą pełnić do końca świata albo jeszcze dłużej, że jakoś to będzie, bo musi się udać w ten czy inny sposób. Nie podjęli trudnej decyzji, czy ten Afganistan będą odbudowywać i rzeczywiście będą brać za niego odpowiedzialność za wszystko, co tam zrobią, czy też uznają, że wykonaliśmy swoje zadanie i teraz Afgańczycy, będziemy trzymać za was kciuki, a wy sobie to swoje państwo budujcie. I tak w zasadzie stanęli w takim szpagacie, co nie jest wygodna postawa ani w polityce, ani w sporcie.
I tak zostali w tym szpagacie. I ten Afganistan nikogo tak na dobrą sprawę nie obchodził. Im mniej ludzie się o Afganistan pytali, a się nie pytali, bo już dawno wojują w świecie armie zawodowe, więc nie ma takich buntów, jak były z powodu wojny wietnamskiej czy pierwszej wojny czeczeńskiej. Ludzie tam na tym zarabiali pieniądze. No nie tylko, no to jest zawód. Żołnierz to jest zawód, który polega nie na chodzeniu krokiem defiladowym w czasie musztry, tylko w takich sytuacjach skrajnych, no to oni idą walczyć najpierw, zanim założymy wszyscy biało-czerwone opaski i będziemy rzucać butelkami z benzyną. Więc no, na tym ten fach polega. A im mniej ludzie się chcieli tym Afganistanem interesować, im mniej się o nim pisało, bo dziennikarstwo no, też wychodzi wprost w zapotrzebowaniu. Niestety, nie zawsze tak jest. To tym prowadzącym tą wojnę niewygodną było lżej i wygodniej, bo no, nikt nie patrzył też na ręce. Nikt nie rozliczał z tych milionów czy miliardów pieniędzy wydawanych w tym Afganistanie sensownie czy niesensownie. Wszyscy myśleli kadencyjnie, więc kogo tam obchodziło, co się zdarzy za 16 lat, skoro on za 4 lata składa władzę i przechodzi na emeryturę, cała odpowiedzialność spadnie na następcę. I tak to się toczyło. W końcu nastał Trump i to był pierwszy prezydent, który powiedział, że z tym Afganistanem trzeba wreszcie skończyć, bo to jest studnia bez dna i marnujemy tam pieniądze. Ale to właśnie Trump i to w 2020 roku w lutym dobił targu z talibami. I w momencie, kiedy amerykański prezydent dogaduje się ze swoimi wrogami, zobowiązuje się w zasadzie za nic, że wycofa wojska i podaje konkretny termin wycofania wojsk, a rząd afgański, który jest sponsorowany przez tych Amerykanów niby i armia afgańska, którą Amerykanie mają szkolić, nikt nie pomyślał, że ta armia właśnie wtedy przestanie walczyć, bo za kogo niby ma walczyć? Kogo ma bronić ta armia afgańska, czy afgańscy żołnierze, skoro już targ został dobity do targu, więc o co kruszyć kopię? Ta armia budowana, oczywiście dzisiaj Amerykanie się bronią, ile to wydali pieniędzy i ile tu żołnierzy miało być w armii afgańskiej, ale przecież wszyscy doskonale wiedzieli, że te 300 tysięcy, które rzekomo miała liczyć armia afgańska, to jest wszystko bujda na resorach, bo podbijali afgańscy oficerowie statystyki po to, żeby dostawać te pieniądze na żołd dla żołnierzy nieistniejących. Tak się dzieje we wszystkich armiach świata, działo w każdym razie. Żołnierze dezerterowali, formalnie wszystko się zgadzało. Na poziomie kaprali, sierżantów, kapitanów wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ale jak raportowali wyżej, no to już tak, żeby temu pułkownikowi może przykro nie było. On z kolei jak raportował generałowi, no to też, żeby się wszystko zgadzało, więc tak jak mawiał trener Górski, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Później jak dochodziły te raporty do Stanów Zjednoczonych, do Białego Domu, no to już w ogóle wszystko w zasadzie grało. Więc takie drobne okłamywanie trwało też przez całe te lata. I kiedy Amerykanie, a talibowie wykorzystali ten rok od lutego do lata, 2000 tegorocznego lata, zajmując ten Afganistan tak po troszeczku, kiedy zajęli jakąś drobną wieś, niewielką, o której istnieniu nikt nie wiedział, to nikt nie podnosił krzyku. Jak zajęli drugą i trzecią, to też lekceważono. Amerykanie tłumaczyli Afgańczykom, że najważniejsze są drogi i stolice prowincji. No to oni, talibowie, tych stolic prowincji nie dotykali, ale zbliżali się coraz bardziej. W momencie, kiedy już wszystko się było już pewne, no to się posypało jak domek z kart, albo jak ktoś uruchomił te domino, które się przewraca jeden klocek za drugim. I tak to się prędko skończyło. Więc trudno, no, to jest zawsze bałamutne stawianie takiego pytania, bo to równie dobrze można pytać, jak to się stało, dlaczego Polacy nie walczyli z komunizmem? Dobrze im było w komunizmie, aż 50 lat wytrzymali, dobrze tak było? No, to jest demagogia tania i nie należy w ogóle przywiązywać do takich pytań jakiegokolwiek znaczenia. Ja wiem, że dzisiaj jest ciężko, bo to wszystko jakby się dzieje na teraz, na razie, na ten moment, w tej chwili, ale jak się panu wydaje, jaki kurs przyjmą talibowie w tym nowym Afganistanie?
Znaczy, co by chcieli, co będą chcieli. No wydaje mi się, że oni przede wszystkim... Zwracam uwagę też dlatego na to, ponieważ na ten moment oni rzeczywiście bardzo mocno dbają o PR, czyli jakby o uznanie międzynarodowe jako siebie, jako władcy tego kraju nowych. Wpuszczają dziennikarzy zachodnich. Nigdy ich nie wypędzili. Tak naprawdę tak, ale jakby też rozmawiają z kobietami dziennikarkami, czego mamy też przykład. To już jest to rozmaicie, bo to rozmawiają wtedy, kiedy mają taką potrzebę i to oni dzwonią. Pani pewnie mówi się o tym wywiadzie słynnym telewizyjnym. Też. No to tylko przypominam, że to Talib zadzwonił do tej dziennikarki. Ale też mówi o Pikulickiej i Wilczewskiej, która z pieniążkiem... No tak, jakby... ale to nie jest... Talibowie nigdy nie... Znaczy... Te restrykcje, które stosują wobec kobiet, a których powodem nie jest jakaś nienawiść do kobiet, tylko chęć ułożenia świata, rozdzielenia płci. Segregacja płciowa, oni uważają, że to jest naturalny porządek, a wszystko, co nie jest tą segregacją, to tylko sprowadza ludzi na manowce, do grzechu prowadzi, same nieszczęścia. Że mężczyzna i kobieta powinni się spotykać wyłącznie w domu i to w charakterze męża i żony, ojca, córki, matki, syna i do żadnych innych takich spotkań, no już zwłaszcza w sferze publicznej, dochodzić nie powinno, bo tylko z tego będzie bieda, ale te restrykcje dotyczyły zawsze tylko kobiet afgańskich. Do dziennikarek zagranicznych, no, w tych latach 90. w każdym razie były kobiety jeździły, pracowały w Afganistanie jako dziennikarki i nie pamiętam, żeby którąś z nich spotkało jakieś restrykcje. Mhm. Pamiętam jedną konferencję prasową, i to zaraz na początku, kiedy talibowie nastali w 96 roku. Ktoś z dziennikarzy, to był minister spraw zagranicznych talibów, taki Mulla Mutawakkili, ktoś go zapytał, czy kobiety mogą być na jego konferencji prasowej i czy mogą zadawać mu pytania. I on powiedział, że oczywiście, że mogą być i mogą zadawać pytania, ale on nie będzie na te pytania odpowiadał. Więc to była jedyna jego restrykcja, którą wprowadził, ale nic tam się takiego nie działo. Co talibowie będą chcieli? Talibowie będą chcieli przede wszystkim utrzymać władzę. Żeby tą władzę utrzymać, bardzo by im się przydało uznanie międzynarodowe, że są prawowitym rządem afgańskim. W latach 90., kiedy rządzili, tylko przypomnę, że za prawowite władze afgańskie uznawały je kraje tylko trzy państwa: Pakistan, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To im wystarczyło, bo wtedy Afganistan nie miał żadnego punktu odniesienia i Afgańczycy. To był kraj zniszczony przez wojnę z Armią Radziecką, później wojnę domową. Biedny, no tak jak można sobie tylko wyobrazić najgorszą biedę. Nic tam nie działało, prąd nie działał, telefon, no po prostu upadły państwo tak w taki sposób dosłowny. Więc jakiekolwiek pieniądze, które talibowie dostawali z Pakistanu, z Arabii Saudyjskiej, były wystarczające i to już było lepiej. No dzisiaj troszeczkę jest inny punkt odniesienia, bo jednak te 20 lat zachodniej obecności w Afganistanie sprawiło, że w Afganistanie pojawiła się infrastruktura w takiej masie, jakiej Afgańczycy nie widzieli chyba, no, takiego okresu modernizacji, no, dawno w swojej historii nie przeżywali. I mają punkt odniesienia. Dzisiaj im się pogorszy. Dzisiaj będą narzekali, jeżeli jeszcze przez dłuższy czas nie będą mogli podjąć pieniędzy z bankomatu czy z konta, a talibom będzie pieniędzy brakowało, bo ich rezerwy finansowe w Afganistanu znajdują się w amerykańskich bankach. I jeszcze na ten rok działają na budżecie amerykańskim, tak, no, naprawdę. Jeżeli zostaną uznani za rząd prawowity, to będą mogli domagać się tych pieniędzy, które Zachód obiecał poprzedniemu rządowi przez siebie ustanowionemu. To też może być ironia losu i paradoks, no ale umowy międzynarodowe są umowami międzynarodowymi i Zachód obiecał pieniądze rządowi afgańskiemu, Afganistanowi, a nie konkretnie rządowi Ashrafa Ghaniego, więc te 4 miliardy dolarów na utrzymanie armii talibów też jakby się, im się te pieniądze należą, więc będą się o nie upominać i to Zachód będzie wtedy miał kłopot dyplomatyczny, jak się wykręcić z tego zobowiązania. Ale sytuacja gospodarcza w Afganistanie jest fatalna, idzie zima i jeżeli ci talibowie nie zostaną uznani za legalne władze afgańskie, to nikt nie będzie miał z nimi
do czynienia i trzeba będzie każdej drobnej firmie, która będzie chciała zawieźć im lekarstwa czy koce, udzielać oddzielnej zgody. Amerykanie już udzielają takich pojedynczych zgód organizacjom dobroczynnym właśnie po to, żeby nie doprowadzić do nieszczęścia. I może mniej Zachód przejmuje się losem samych Afgańczyków, tylko że nędza, która miałaby zapanować, czy która zapanuje w innym wypadku w Afganistanie, sprawi, że oni rzeczywiście zaczną masowo uciekać, nie w obawie przed represjami ze strony talibów, tylko właśnie przed nędzą. I wtedy będziemy mieli do czynienia nie z tysiącami Afgańczyków, tylko z milionami Afgańczyków szturmujących granice najpierw z Iranem, później z Turcją, później coraz bliżej do Europy. Bo do Europy będą szli, a nie do Wietnamu, tego możemy być pewni. No więc talibowie będą chcieli może nie za wszelką cenę, ale jednak zdobyć sobie uznanie Zachodu i jakoś ułożyć z Zachodem stosunki. Talibowie powtarzają, zresztą zgodnie z prawdą, że ich nigdy, nie tylko talibowie, w ogóle wszystkich Afgańczyków, nigdy nic poza Afganistanem nie interesowało. Nie w głowie im jakieś Al-Kaidy, dżihady, ekspansja świętej wojny na kraje sąsiednie. No i to jest święta prawda. Natomiast talibowie jako słaby rząd, a w Afganistanie wszystkie rządy są słabe i trudno się spodziewać jakiegoś rządu takiego sprawnego, który zapanuje nad takim rozległym i tak trudno, w taki trudny sposób zbudowanym, stworzonym państwem. To są wąwozy, które ze sobą bardzo często niewiele mają wspólnego. I ci talibowie, obojętnie jak bardzo by chcieli, to prawdopodobnie nie zapanują nad całym Afganistanem. I pytanie jest, czy pod ich rządami gdzieś nie zagnieździ się jakiś gość, którego oni przeoczą albo nie docenią zagrożenia, które by wynikało właśnie z tej gościny, a ci goście spróbują zrobić jakąś krzywdę Zachodowi czy Wschodowi. I dojdzie do powtórki z lat 90., kiedy to na talibów spadnie odpowiedzialność za coś, czego nie zrobili tak naprawdę, ale nie dopilnowali tych swoich gości, żeby ci goście nie kombinowali czegoś przeciwko Zachodowi. Tego raczej możemy mieć pewność, że talibowie tego nie upilnują. Duże wątpliwości można mieć też co do takiej rzeczywiście prawdziwości tych deklaracji talibów, bo o ile ci talibowie, bo to nie jest jakby jedna partia polityczna, to jest koalicja. Tak, to jest monolit, no. Więc talibowie, ci kandaharscy z południa, oni rzeczywiście, jak mówią, że nie pozwolą Al-Kaidzie tutaj stworzyć, czy w ogóle jakimś dżihadystom, to mówią prawdę. Ale już ci wschodni talibowie, wschodni pasztuni, no jednym z najważniejszych przywódców talibów dzisiaj jest taki Sirajuddin Haqqani, który oprócz tego, że jest wiceemirem talibów, jest także, no może nie wiceemirem Al-Kaidy, ale no bardzo wysoko postawionym dygnitarzem. No więc talibowie, mówiąc, że nie będą mieli nic wspólnego z Al-Kaidą, co mają na myśli? Jak uznać rząd afgański, w którym tenże Sirajuddin Haqqani jest ministrem policji i wciąż ma nałożoną na swoją głowę nagrodę 10 milionów dolarów? No jaką on wizytę złoży zagraniczną gdziekolwiek? No przecież każdy go zna, to nawet dziennikarz, który na konferencję prasową przyjdzie z tym Sirajuddinem, w zasadzie powinien to nosić telefon satelitarny i na nim SMS-y wysyłać, że właśnie jest, podałem informację, za którą 10 milionów dolarów chętnie przyjmę, jak wrócę do Dubaju czy gdzieś tam. Ciężko mieć z takim rządem do czynienia i tutaj te powiązania już personalne, niemalże rodzinne między Al-Kaidą i talibami, no nie są takie jasne. I tutaj będzie miał Zachód ogromny problem, bo w zasadzie te uznanie i pieniądze, które są zamrożone w amerykańskich bankach, to już są ostatnie instrumenty nacisku na talibów, jakie Zachodowi pozostały, bo wszystkie innych pozbył się Donald Trump, podpisując z talibami
to porozumienie. Nawet się okazało w tym tygodniu, że ci, którzy dokonali zamachu przed tym lotniskiem, to byli więźniowie, którzy zostali uwolnieni zgodnie z umową podpisaną przez Trumpa z talibami, i Amerykanie wymusili na rządzie afgańskim, żeby powypuszczać tych więzionych, przetrzymywanych w więzieniach talibów. No więc tutaj będzie rzeczywiście to bardzo trudne. Mhm. Nie mogę nie zapytać o sytuację kobiet. Ja rozumiem, że sytuacja kobiet w dużych miastach i na prowincji jest zasadniczo różna. No dzisiaj już nie. No dzisiaj już nie, tak, ale do sierpnia. Do sierpnia. I to Ministerstwo Wspierania Cnoty i Walki z Występkiem, któremu przewodniczy Muła Mohamed Khalid, zajęło budynek Ministerstwa Spraw Kobiet. Kobiety, dziewczyny nie mogą już chodzić w Afganistanie do szkoły. Nie mogą pracować, oprócz wykonywania takich zawodów, które rzeczywiście mogą wykonywać tylko kobiety, czyli mówimy o lekarkach, które leczą inne kobiety. Minister, który ogłaszał to, czy to ktoś z urzędu burmistrza Kabulu, rzeczywiście powiedział, że kobiety lepiej, żeby zostały w domach, których mężczyźni zastąpić nie mogą, ale on miał na myśli sprzątaczki damskich toalet. A nie nawet lekarki. To ja przepraszam Państwa, to jakby ja po prostu chyba sobie dodałam. Znaczy to nie śmieszne, ale... Nie. Tak, to jest rzeczywiście, znaczy tutaj jakby wracają do tego, co próbowali wymuszać na Afganistanie w latach 90. Tą segregację płci. Oni nie mówią, że że nauka nie należy się dziewczętom, a praca kobietom. Mówią tylko, że to wszystko będzie możliwe, jak zostaną stworzone odpowiednie warunki. To znaczy, że pobudują oddzielne szkoły dla dziewcząt i dla chłopców. Mało szkoły, także kadrę nauczycielską, bo początkowo zezwolono na powrót dziewcząt do szkół. Ale to się bardzo szybko dzieje, więc tak, w ciągu kilku dni zmieniło. Oczywiście zmieniają w zależności też od sytuacji. Na początku bardziej się liczyli ze zdaniem Zachodu, dziś, kiedy rządzą już jakiś czas. Myślę, że ten strach czy ta obawa im mocno przeszła. Każdy, kto już się wygodniej usadowi na tym tronie, to uważa, że on ten tron zawsze był jego i to jest jego naturalne prawo, ale pozwalano na pewne rzeczy, a później dopiero przyglądano się temu i mówiono, że no nie, tak się nie da, bo pozwolono wrócić dziewczętom do szkół, ale szybko się przekonano, że nie ma wystarczającej liczby kobiet, nauczycielek do nauki. Pozwolono studentom wrócić na uniwersytet, no tam sprawę załatwiono początkowo dosyć sprawnie, takim przepierzeniem. Powieszono kurtynę, dziewczęta po lewej stronie, chłopcy po prawej, ale potem też to zmieniono, no bo jednak wykładowca był widział, a to był obcy mężczyzna. No więc uznano, że lepiej, bezpieczniej będzie, żeby panie siedziały w domach, póki sytuacja się nie poprawi. No prędko się nie poprawi. Albo wszyscy nigdy się to doskonale nie poprawi. Wiedzą, natomiast to nie jest zakaz. Oni oczywiście uważają, że rolą kobiety, ale w tym nie są odosobnieni, że rola kobiety, tak na dobrą sprawę, to najważniejsze, to jest być matką, być żoną, opiekować się domem, dziećmi. Więc jak ona jeszcze chce koniecznie uczyć się i zdobywać jakieś kwalifikacje, no niech zdobywa te kwalifikacje sobie, żeby była szczęśliwa, ale po co jej być tak astronomem, skoro ma 9 dzieci, wychować, urodzić, wyżywić. No, ale oni nie mówią nie, talibowie. Chcecie, proszę bardzo, tylko to jest ta pierwsza powinność. No i te warunki, które muszą zaistnieć według nich, żeby ta segregacja płci się odbywała, oni powołują się na wiarę, natomiast według mnie, nie tylko, zresztą według mnie, bardziej to wynika z tej takiej plemiennej tradycji pasztuńskiej, afgańskiej, bardzo patriarchalnej. Zresztą na tych zakazach, które talibowie wprowadzali w latach 90., zwłaszcza zakazach dotyczących kobiet, niewykluczone, że oni by się przejechali bardzo boleśnie, bo to, co robi kobieta, jak wychodzi ubrana z domu, czy pracuje, czy się uczy, to jest w Afganistanie przyjęto, uważam, że to jest wyłączna kompetencja głowy rodziny, męskiej głowy rodziny. Mhm. I taki afgański mężczyzna, szlak go trafi, mówiąc potocznie,
na kogokolwiek, kto będzie mu się w te jego zastrzeżone sprawy mieszał, wtrącał, czy to będzie Amerykanin, Rosjanin, czy Arab, czy minister kobieta. Talibów, nie, który będzie jemu mówił, co jego kobieta ma robić. Mhm. To afgański mężczyzna urządza świat swoich kobiet, a nie jakiś tam minister. No tak, ale 20 lat rządów amerykańskich, znaczy pod wpływem Amerykanów, tak. No zmieniło trochę sytuację kobiet. No ogromnie. I ale teraz, czy one to, co zdążyły sobie jakoś wyrwać, no bo one najprawdopodobniej nie wywalczyły, no to wyrwały, to czy one dadzą sobie to odebrać? Czy one po prostu jedyną drogą będzie ucieczka z tego kraju? No, z samą pewnością będzie to jedno z rozwiązań dla wielu afgańskich rodzin, bo nie kobiet. One to rzeczywiście, dobrze pani powiedziała, że one to wyrwały i wyrwały to nie talibom, tylko afgańskim mężczyznom. Tak, tak. Ale ci afgańscy mężczyźni z Kabulu, z Heratu, z Mazar-e-Sharif, to są jednak inni mężczyźni niż ci z tej konserwatywnej wsi. Kabul zwłaszcza no, został nieprawdopodobnie zwesternizowany. Tam się pojawiły wszystkie wynalazki Zachodu i te zdobycze technologiczne. I Afgańczycy je zaakceptowali, większość tych wielkomiejskich Afgańczyków je zaakceptowała także z tą rewolucją obyczajową. Zresztą początkiem tej rewolucji obyczajowej przecież to było już nawet lata 70., kiedy rządził król Zahir Szach, później jego kuzyn Mohamed Daud, to już to był pierwszy taki rewolucjonista, który przechwalał się, że najbardziej lubi przypalać amerykańskiego papierosa rosyjską, radziecką wtedy zapałką, bo on chciał się może nie westernizować, ale modernizować na wschód i zachodni i wschodni. A potem nastała ta dziesięcioletnia wojna, ale no już wtedy ta rewolucja obyczajowa się dokonywała w wielkich miastach. No więc co oni dzisiaj zrobią? Albo spróbują przetrwać. Nie wiadomo jak długo, no bo jednak zakładając zupełnie taki eksperyment teoretyczny, że w Afganistanie przeprowadzamy plebiscyt czy wolne wybory, to raczej w tych wyborach by wygrali talibowie niż nie talibowie, bo talibowie się odwołują do afgańskiej tradycji. Afgańska wieś no, takie prawa rozumie i takie prawa akceptuje, a tej koedukacji zachodnich wynalazków no, uważa za coś dziwacznego, no, nieprzyjętego w tamtych stronach. Więc to miasta by głosowały za tym bardziej zachodnim, otwartym sposobem życia. Talibowie nie zrobią takich wyjątków i nie zadowolą się tym, że owszem, wieś będzie żyła w taki konserwatywny sposób afgański, a w miastach kulej dusza diabła nie ma. No nie, no, diabeł właśnie zostanie przegnany i te kobiety zostanie na nich wymuszone. Talibowie to też nie jest partia polityczna, oni nie zabiegają o poparcie, oni wymuszają poparcie, więc ten, komu się... I oni też są bardzo konsekwentni w swoim działaniu. Ale tak. To nie wiem jak to dzisiaj, ale no w latach 90. po prostu pojawiali się, pilnowali bardzo nabożeństw w meczetach i wychodzili na ulicę uzbrojeni, no nie strzelali, ale każdy w tym patrolu miał taką pałkę wykonaną z przewodu elektrycznego i byli bezlitośni wobec tych wszystkich, którzy przed meczetem jeszcze handlowali walutą na przykład, a tutaj mułła już dawno wezwał azan i trzeba było przechodzić się modlić, to gonili pałkami. Tak samo dokonywali kontroli w autobusach, czy przypadkiem tam się nie zaplątała jakaś kobieta i w ten sam sposób będą wymuszali stosowanie tych swoich praw na tych Afgankach i Afgańczykach, którzy wyrośli w świecie zupełnie innym. Mm-hmm. I to oni zapłacą najboleśniejszą cenę za te 20 lat takiej Ameryki afgańskiej. Co zrobią? Czy to łatwo powiedzieć, ucieczka. A dokąd ucieczka? Już nikt Afgańczyków przyjmować nie będzie. Północ to jest były Związek Radziecki. Mm-hmm. Tam się nikt nie będzie patyczkował. Metody zostały jakby przejęte jeszcze radzieckie na granicy w Uzbekistanie, w Tadżykistanie. Stawia się wojsko, nikt nie przechodzi i nie ma w ogóle gadania. Iran, Pakistan, Afgańczyków przyjmowały u siebie w latach 80. W
Pakistanie szacuje się dziś, żyje wciąż około 3 do 5 milionów, no już nie uchodźców afgańskich, tylko dzieci i wnuków uchodźców afgańskich. W Iranie będzie drugie 5 milionów i uchodźców, ale także sezonowych robotników, bo do Iranu wszyscy Afgańczycy jeżdżą od lat na zarobek. No więc oni nie mogą sobie nawet pozwolić na to, żeby wpuścić kolejny milion, dwa czy trzy. Jeżeli już, to po to tylko, żeby ustawić kierunkowskazy Turcja w kierunku zachodnim. Turcja zbudowała już mur i będzie budowała kolejny i każdy kraj będzie stawiał sobie mur i będzie tym migrantom mnożył przeszkody, więc nie bardzo wiadomo, dokąd mieliby uciekać. Czyli zostaje po prostu pozostanie u siebie w kraju i próba przetrwania, przystosowania się do tego nowego, no i chyba jeszcze boleśniejsze zapomnienie o tym, co się działo przez te 20 lat. Ale z drugiej strony zagrożenie jest chyba najlepszym nauczycielem. I mając do wyboru jakieś prawa czy przywileje, a na drugiej szali jest przetrwanie, życie, bezpieczeństwo, to ludzie się wyrzekają wszystkiego, co wydawałoby się, że nigdy się nie wyrzekniemy i oby nam, żebyśmy przed taką próbą nie stanęli. Natomiast pragnienie zachowania życia na jeszcze dzień, czy jeszcze tydzień, czy nie wiadomo jak długo, ale wtedy jeszcze trochę się ma inną perspektywę mierzenia czasu, ono sprawia, że ludzie wyrzekają się tego wszystkiego. I czekają, wiszą w jakimś takim oczekiwaniu. Próbują przeżyć. Nie myśląc o tym, że ach, kiedyś to miałem prawo takie i takie, a kiedyś to mogłem oglądać 48 telewizji w swoim kolorowym odbiorniku, a dzisiaj mam tylko dwie państwowe, w jednym talibowie i w drugim talibowie. To wszystko wydaje się takie, w zestawieniu z tą kwestią przetrwania, przeżycia, wszystko inne schodzi na drugi plan. Ale to już nawet abstrahując od tych swobód takich, nam się wydaje czysto ludzkich, takich oczywistych, ale też nawiązałabym do tego, co powiedział Pan wcześniej, że ten kryzys gospodarczy może dopiero nadejść i ta wielka bieda tak naprawdę stoi za drzwiami. I co to będzie takim, myślę, czymś, co wywoła taką wielką falę emigracji z Afganistanu, a rzeczywiście za bardzo nie ma dokąd uciekać i rzeczywiście ktoś buduje mur, ktoś stawia płot i tu nie sposób mi nie zapytać o tę sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj u nas. Jak Pan się odnosi do tej sytuacji, którą my mamy na granicy polsko-białoruskiej? To jest szalenie poważna sprawa. I kiedy pojawiają się tak poważne, fundamentalne wyzwania, to w poważnym towarzystwie raczej się powinno unikać krzyków, przekrzykiwania się, jakichś awantur. Myśmy się oduczyli od tego i to mnie martwi strasznie. Wydaje mi się, że jesteśmy bezbronni, dlatego że już nie umiemy ze sobą rozmawiać. W każdej sprawie, każdziuteńkiej sprawie, jaka ona by nie była, toczymy plemienne wojny. I nie wiem, czy się kiedykolwiek będziemy w stanie porozumieć. Ja jestem rozgoryczony tym wszystkim i czuję się odpowiedzialny też poniekąd za taką sytuację, no bo te lata to także jest moje dorosłe życie. I przykro mi głupio, że świat, który przejmą moi synowie, a oni dopiero wkraczają, może nie to, że wkraczają, ale są na początku tego dorosłego życia, jest o tyle trudniejszy, może gorszy niż ten, w który wkraczałem ja. No więc to nie jest taka dobra myśl. Kryzys migracyjny, w ogóle migracje, to jest coś, z czym będziemy mieli do czynienia jeszcze bardzo długo. Być może jest to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Nie da się temu zaradzić. Ludzie uciekają nie przed wojnami i argumenty, że przecież nie uciekają przed wojną, są też bałamutne i demagogiczne. Uciekają przed czymś jeszcze gorszym, uciekają z miejsc, gdzie dalsze życie jest niemożliwe, bo wyschła woda, bo się nie da żyć po prostu, bo jest
piszcząca bieda. I nie przyjmują argumentu naszego, że skoro żeście się urodzili w tym Nigrze, no to tam jest wasze miejsce, obojętnie jak tam się żyje. No to no nie powinniśmy tak mówić, bo sami jesteśmy tak naprawdę, każdy z nas miał kogoś. No ja też, to też jest kolejna demagogia, której tak. staram się unikać, ale to prawda, Polacy przed wojną to uciekali, ostatnio to była II wojna światowa, a późniejsze migracje to były za wolnością, i nie przed za wojną. Lepszym chlebem, albo za chlebem w ogóle. Czyli tak na dobrą sprawę niewiele się tutaj ten mechanizm zmienił. Różnił od tego, czym się powodują tamci ludzie. Tylko tamci uciekają przed dużo większą biedą, przed nędzą, przed brakiem jakiejkolwiek przyszłości. No. I o tym, znaczy jeżeli się będziemy przekrzykiwać albo próbować tak ważny problem rozwiązywać na zasadzie teleturnieju telewizyjnego, czy jest państwo za, czy nie, to głosujcie na tak albo na nie, a później pod koniec programu poznamy, ogłosimy wynik i trzech pierwszych dostanie nagrody na przykład. No, takich spraw nie załatwia się w ten sposób. Bardzo to jest przykre, bo pewnie wszyscy by, zwłaszcza decydenci, by woleli tak to zrobić. Decydenci i z rządu, i z opozycji. A ci, którzy chcą przewodzić, no ja właśnie z ich strony spodziewałbym się jakichś rozwiązań. I to jest strasznie trudne, bo z jednej strony jak zapewnić szczelność granicy. Mm-hmm. Bo to, że ci ludzie są wykorzystywani jako oręż w jakiejś tam batalii politycznej, czy tej wojnie hybrydowej, co by to nie znaczyło, no jest to oczywiste. Tak. Ale z drugiej strony, no dla nas, dla tych, którzy... No jest to ogromne wyzwanie, jak zachować się po ludzku w takiej sytuacji, a jednak no jesteśmy ludźmi, więc przekrzykiwanie się i dzielenie tego wszystkiego, że albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, jak z nami to tu, jak przeciwko nam to tam, no jest no nie na miejscu, jest czymś bardzo złym. No, jakby na to nie patrzeć, tak pilnowanie granic państwowych, czy też walka z reżimem Łukaszenki, nie wyklucza humanitarnego traktowania. No ale też tak łatwo uchodźców. Powiedzieć, to też jest tak, że właśnie być człowiekiem, a państwo zapytacie, to znaczy co trzeba zrobić? No właśnie, co trzeba zrobić? Musisz, no, ja się do przywództwa nie, możemy nie angażowałem na premiera, prezydenta, czy na ministra, czy nawet choćby na jakiegoś skromnego posła. Jestem dziennikarzem, ja mogę opisywać to, co widzę, to, co rozumiem, ale to jeżeli ktoś chce być przywódcą, no to z dobrodziejstwem inwentarza. Nie jest dobrym przywódcą ten, który jak David Cameron ludziom kazał decydować, czy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, czy nie wychodzi. Jakby oni się wyznawali na tych paragrafach, przepisach, to on, premier, który chciał być przywódcą i ludzie go na przywódcę wybrali, to on powinien być tym przywódcą i powiedzieć, ludzie, wychodzimy, bo tak będzie lepiej. I ja to biorę na odpowiedzialność za taką decyzję, wyście mnie wybrali, uwierzcie mi. No więc chciałbym takiego przywódcy mieć, a nie takiego, takich przywódców, i to nie mówię o Polsce, broń Panie Boże, po prostu z takim jakby kalibrem przywódców mamy do czynienia w świecie, co jest bardzo niebezpieczne, którzy nie mają pojęcia, co zrobić, którzy myślą kadencyjnie, ile lat jeszcze zostało do następnych wyborów, jak tam jesteśmy w sondażach dzisiaj, co trzeba powiedzieć, żeby one jutro wzrosły, a po co mają jutro wrosnąć te sondaże, skoro wybory za 3 lata, no ale tak już to wszystko, tak to jest. I ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem tego naszego świata i tych zasad, fundamentów, na których on się opiera. Ci, którzy tutaj stukają z tego Mali, z Bangladeszu czy ze Sri Lanki, mają prawo mówić, że ten świat od 500 lat jest bardzo niesprawiedliwie urządzony. Mają. I oni jakby bardzo chcieli, żeby to było sprawiedliwiej. Albo mogą powiedzieć, jakby też chcieli się tak w tą demagogię bawić, że tłumaczyliśmy my im, no nie my Polacy, ale Zachód tłumaczył wszystkim w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, że patrzcie na nas, jesteśmy wspaniali, u nas jest wszystko najlepsze, jesteśmy najlepsi w tym, w tym, w tym, w każdej dziedzinie. Przyglądajcie się nam, uczcie się naszych języków, zachowujcie się tak jak my, najlepiej przyjmijcie naszą wiarę, albo my wam ją za darmożkę oferujemy i wtedy będzie wam się żyło dobrze.
Francuzi wprowadzali przecież certyfikaty, jak ktoś dobrze znał język francuski. W Belgowie był tytuł évalué, czyli taki ucywilizowany tubylec. Ktoś, kto już w kulturze i języku francuskim był na tyle sprawny, to dostawał obywatelstwa, prawa zasiadania w francuskim zgromadzeniu narodowym. No to oni dzisiaj mówią, tak, to my chcemy być tacy, to jesteśmy przekonani, to my chcemy do was. Oczywiście, że popełniono całą masę błędów, wynikających pewnie z pychy, gdzie jakby tego przyjmowanie gości, mnie przynajmniej, kojarzy się nie tylko z moją gościnnością i szeroko otwartym sercem i drzwiami domu, ale także z oczekiwaniem, że ten, kto do mnie przyjdzie w odwiedziny, będzie jednak przestrzegał moich obyczajów, że jeżeli może się zżymać, że ja mu przyniosę kapcie, ale jeżeli w moim domu chodzi się w kapciach, no to powinien zzuć buty i te kapcie założyć. Że się pije kawę ze szklanki na przykład, no po prostu barbarzyństwo, skaranie boskie, ale u mnie się pije ze szklanki na przykład. No więc jak nie pasuje, no to można zastukać do sąsiada. A do nas Europa wpuszczała, kto chciał przyjechać, tylko później jakby nie brało odpowiedzialności za tych ludzi, którzy przyjeżdżali i oni lądowali w tych takich enklawach, tych małych Kurdystanach, czy wielkich Kurdystanach, w Bremie, w Birmingham. Tak samo zresztą powstawały te małe Odessy, Sycylię w Nowym Jorku kiedyś, więc może to tak musi być. Może też chyba wynika to z tego naszego przekonania o naszej doskonałości, że na wszystko jest jakieś rozwiązanie. A nie na wszystko jest rozwiązanie. Czasami jest wyjście złe i gorsze, ale dobrego nie ma. I trudno się pogodzić nam z tym, że jak to się nie da czegoś naprawić, nam się nie da, przecież możemy zadzwonić, jak się nie da, to samemu w internecie poszukamy. I to wszystko się jakoś da, nie ma spraw nieodwracalnych, są dobre rozwiązania. A tu się okazuje, że nie ma. Są, na przykład są, do wyboru są same złe rozwiązania. Mhm. Fatalne i złe. Złe i gorsze. I chyba przed takimi właśnie rozwiązaniami przyjdzie nam stawać, że właśnie zrezygnować z tego czarno-białego oglądu świata, tylko podejmować decyzje, które będą oznaczały, że wyrzekamy się czegoś, co było nam miło uważać, że to jest naszą częścią stałą, całkowitą. Ale przecież to też nie jest od teraz. W 2001 roku prezydent Bush, ogłaszając wojnę przeciwko tym dżihadystom, czy tym, ogłosił, że kto nie z nami, ten przeciwko nam. To już był początek tego dzielenia podziału świata. Tak. A potem wyrzekanie się kolejnych, no przecież niby takich, pani pytała, Afgańczyków, a jak myśmy sobie prędko poradzili, wyzbywając się wielu tych praw, które wydawały się, że po prostu nie do przekroczenia, a można ingerować dzisiaj i w konta bankowe, w rozmaite rzeczy. No, myśmy w imię bezpieczeństwa, żebyśmy mogli bezpiecznie polecieć samolotem na wczasy na Dominikanę, zgodziliśmy się na to, że będziemy rewidowani, prześwietlani na osobistą rewizję. I nie widzimy w tym nic złego i pewnie jakbym jechał na wczasy na Dominikanę, to też bym się chętnie poddał temu, niż miałbym lecieć w strachu, czy nie wsiadł na pokład samolotu ktoś, kto wcale nie na wczasy się wybiera. Więc to jest coś za coś, tylko no przed takimi wyborami będziemy stawali i będziemy musieli je podejmować. Dobrze, szanowni państwo, myślę, że ten czas już przyszedł na państwa pytania, czy są jakieś pytania, które miałabym przeczytać z internetu? Nie ma, a tutaj z państwa obecnych? Bardzo proszę. Pan pewnie znał osobiście Ahmeda Szacha Masuda, a teraz no, pan słychać, że jego syn w wojnie patrzył, coś na ten temat pan odpowiedzieć? Czy on się raczej dogada, ten Tadżyk z pasztuńskimi talibami, czy pan raczej uważa, że nie? Ja uważam, że nieprędko. W ogóle ryzyko wojny domowej w Afganistanie jeszcze nie zostało zażegnane. Rzeczywiście to jest taka historia rodzinna i moja osobista. Ja do Afganistanu pielgrzymowałem do Ahmada Szacha Masuda, nieżyjącego już, który zginął w pierwszym samobójczym zamachu bombowym w Afganistanie 9 września 2001 roku. Za 3 dni będzie 20 lat. Słucham? Za 3 dni będzie 20 lat. A było, bo to we wrześniu.
Ten zamach na Masuda poprzedził ataki terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton i był to warunek konieczny, oni musieli go zgładzić. Tego Ahmeda musiałem widywać, jak zajeżdżałem do Masuda do domu, bo on biegał jako mały chłopiec, taki, wszyscy mali chłopcy są rozpieszczeni w takich patriarchalnych rodzinach, więc on pewnie miał dostęp i mógł ojcu siadać na kolana, ciągnąć gości za wąsy, jakie mieli. Mnie nie ciągał. W każdym razie później spotkałem go no, na miesiąc po śmierci ojca w Duszanbe. Odwiedziłem dom Masudów, wdowy po Ahmadzie Szachu, no, z kondolencjami. Teraz się nawet, przyznam szczerze, wybierałem do Afganistanu. Myślałem w czerwcu, kiedy Ahmed dorósł, on ma teraz 32 lata i zajął się afgańską polityką, i myślałem sobie, że może przeprowadziłbym z nim wywiad na właśnie 20. rocznicę śmierci ojca, zajął się polityką, co tam się... i chętnie bym go poznał też. Wydawało mi się to proste, po prostu polecieć samolotem do Kabulu, tam już by czekał samochód do Panjshiru taksówką, to w jeden dzień pewnie bym, czy dwa, mógł to zrobić. Ale trochę zbałamuciłem. Potem jeszcze, to trochę mnie tak właśnie uspokoiło, bo okazało się, że taką prawą ręką Masuda, może nawet jakby jego takim politycznym opiekunem, wychowawcą, był mój przyjaciel, to duże słowo, dla mnie raczej dobry znajomy, afgański dziennikarz, który był przy śmierci Masuda, ojca, mało nie zginął tam, a tym się zaczął opiekować, właśnie go wprowadzać w to życie polityczne. No i myślałem sobie, że jak Fahim Dashti jest przy młodym Masudzie, no to prędzej czy później będę miał do niego dostęp. Ale jak walki wybuchły i talibowie weszli do Panjshiru, to Fahim Dashti zginął, także to jest mój ostatni znajomy Afgańczyk, który zginął w Afganistanie, a Ahmed zniknął, Masud. Najprawdopodobniej jest w Tadżykistanie i czeka, co się zdarzy w Afganistanie. Jeżeli talibowie się pokłócą między sobą, to wtedy on ze swoim sławnym nazwiskiem, z jakimś tam partyzanckim wojskiem, które teraz jest pochowane po dolinach, po wsiach, czeka na rozkazy, on się wtedy bardzo przyda, tak jak każdy się przyda na mniejszy oddział. Natomiast jeżeli talibom uda się uniknąć tej wojny domowej, no to myślę, że on politycznej kariery w Afganistanie, na polityczną karierę nie ma co liczyć i wątpię, że w Afganistanie pozostanie. Zresztą on do Afganistanu wrócił tak na dobrą sprawę jako dorosły mężczyzna dopiero, bo w 2001 roku mieszkali z rodziną w Tadżykistanie i on się wychowywał w Tadżykistanie. Wśród tadżyckich Tadżyków, mówiąc językiem Dari, takim samym, jakim władają Tadżycy afgańscy, a potem w szkołę i do dorosłości dożył w Iranie i sądzę, że jeżeli tak by się potoczyły sprawy w Afganistanie, to raczej wyląduje w Iranie, czy też w Wielkiej Brytanii, gdzie studiował, kończył szkołę i gdzie tam jego stryj ma szerokie znajomości, bo był ambasadorem w Londynie. Pani? Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o taki aspekt kulturowy. Czy po przejęciu władzy teraz przez talibów w takim Kabulu typowy mieszkaniec będzie szukał i starał się żyć po swoim gdzieś tam zaciszu domowym, rodzinnym? Tak jak na przykład to wygląda w Iranie, może te prawa są ostre, ale gdzieś tam, jeśli w rodzinie się zgadzamy, może być bardziej wolno? Czy raczej nie? Czy raczej to są takie myśli szlawane i zupełnie wszystko się zmieni? Znaczy, jeszcze raz tylko powiem, na wsi się nic nie zmieniło, ale w tych miastach wydaje mi się, że po tym pierwszym wstrząsie, szoku, jakim były rządy, wkroczenie talibów do miasta przede wszystkim, to ci ludzie będą się dostosowywać. To będzie tak, jak pani wspomniała, Iran. W Iranie w zależności od politycznych pogód, albo te restrykcje są, albo policja ta obyczajowa wymusza te restrykcje, chodzi po parkach, patrzy, czy te dziewczyny, czy kobiety mają prawidłowo nałożone chustki na głowach, czy przypadkiem z obcymi mężczyznami się nie prowadzają, a za chwilkę
ta pogoda przemija i nastaje odwilż i wtedy można dużo więcej. No, myślę, że pod rządami talibów w Afganistanie nigdy nie będzie wolno afgańskim kobietom, nie będzie wolno tyle, co w czasach odwilży pod rządami ajatollahów w Iranie. Ale sądzę, że po tym szoku pierwszym będą próbowali się dostosowywać. I to nie pierwszy raz ich to spotkało. Pamiętam, zwykle to, znaczy u kobiet jest to o tyle, znaczy prostsze, no. Koniec tego świata otwartego, kobiety wracają do domu, jak wychodzą to tylko w tych burkach, ale też w zależności od tego, jak obowiązuje, jeżeli ojciec czy mąż nie ma nic przeciwko nauce, no to za rządów talibów, tych najsurowszych, istniały coś takiego jak tajne komplety, uniwersytety, gdzie dziewczęta się spotykały i normalnie, no ale to jest w podziemie, no to nie o takim życiu marzymy i tak samo nie o takim życiu marzą Afgańczycy. Będą się dostosowywać i robić rzeczy, które uznają za bezpieczne. Takie rzeczy, z których powodu nie spotkają ich jakieś strasznie surowe sankcje. A to będzie się zmieniało i już się zmienia. No jeżeli czytam, że afgańskie kobiety skrzykują się i urządzają demonstracje pod ministerstwami jakimiś, buntują się, no to tak samo talibowie z tym buntem się będą musieli liczyć, chociaż dużo mniej, ale no myślę, że to będzie taka gra. Widziałem bardziej, jak się mężczyźni dostosowywali, bo kobiety, wszyscy mężczyźni afgańscy, kobiety przede mną ukrywali. Ten Masud, który był takim, nie wiem, afgańskim socjalistą, bym powiedział, jego żonę po raz pierwszy zobaczyłem, jak już jego nie było na świecie i ona występowała w roli nie żony Masuda, tylko matki młodego Ahmada. Nawet nie zapytałem, nie ośmieliłbym się zapytać Masuda, bo to był mężczyzna. Wszyscy byli, czy socjalista, czy konserwatysta, to byli patriarchalnym typem męskim. I to się nie zmieni, więc z tymi kobietami nie rozmawiam. Natomiast widziałem mężczyzn w 92 roku, kiedy mudżahedyni przejęli władzę, natychmiast spadły obroty w zakładach fryzjerskich, które nie były zabronione, ale wszyscy ci, którzy chodzili gładziuteńko ogoleni za czasów komunistycznych i ostrzyżeni, to sobie starali się, żeby te włosy trzymali kciuki, żeby jak najszybciej, żeby one wyrosły, broda, żeby jakoś się upodobnić do partyzanta. Potem jak nastali talibowie, to oni nie wiedzieli na początku, że na przykład broda jest w porządku, można nosić, ale wąsy już nie. No to ileś czasu zajęło, szybciej niż krócej, żeby zaczęli golić wąsy, ale brody nosić tak długie, bo talibowie sprawdzali na ulicach, że łapali takiego delikwenta, pięścią pod brodę łapali i jeżeli włosy, brody wychodziły z tej pięści, to było prawidłowo, jeżeli nie, to go zamykali do aresztu na tydzień, na dwa, sprawdzać, czy ten rzeczywiście ma taki lichy zarost, czy też kantuje z tą brodą. I bardzo się do tego dostosowali, i z przyodziewkiem, i z wyglądem zewnętrznym, więc myślę, że mężczyźni w ten sposób się będą dostosowywać, a kobiety będą pewnie trzymać kciuki za to chociażby, żeby mężczyźni, ich mężczyźni, nie odebrali im tego, na co się zgodzili za tych Amerykanów. I będzie takie podwójne życie. To, co w domu jest jedno, to, co na zewnątrz, no to będzie dostosowanie się do praw talibów. Tak mi się wydaje. No nie widzę nawet innego rozwiązania. Miasto będzie musiało się dostosować do tych prawideł wioskowych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Są jakieś organizacje kobiece, związki kobiece, jest teraz internet, one w takim drugim obiegu też funkcjonują? Funkcjonują cała masa organizacji kobiecych i one, nie wszystkie przywódczynie wyjechały z Afganistanu, one wciąż są w Afganistanie i działają, to są bardzo sprawne przywódczynie i umieją działać w taki sposób, żeby osiągnąć jakiś skutek, a jednocześnie nie narazić tych swoich współpracowniczek na nie wiadomo jakie sankcje, bo sankcją może być, nie wiem, uderzenie tą pałką przez plecy, ale może być na przykład wyrok 15 czy 20 lat więzienia albo ukamieniowanie, bo tutaj jeszcze do końca nie wiadomo jakie prawa będą obowiązywać. Z jednej strony talibowie mówią, że nie będzie powrotu do tego, co było w latach 90., ale z drugiej strony co jakiś czas organizują te publiczne, może nie egzekucje, ale rozstrzelanych czy powieszonych chętnie prezentują gawiedzi, żeby pokazać, jak tu będą surowo rządzić.
Z internetem to się sami przekonamy, może my nie tak prędko, ale myślę, że idzie raczej pogoda na to, żeby ten internet okiełznać, niż pozwalać mu na taką pełną swobodę. I myślę, że kolejne rządy będą wymyślały rozmaite sposoby, żeby ten internet kontrolować, a jak nie będą mogły kontrolować, to go po prostu zamknąć. Talibowie, kiedy wkraczali do Panjshiru i myślę, że tam sami spodziewali się albo niekorzystnego wyniku tej batalii, albo wiedzieli, że przy okazji walk może dojść do jakichś masakr ludności cywilnej, no to wyłączyli prąd i wyłączyli telefonię, wyłączyli internet. Także do dziś to nie zostało przywrócone i w zasadzie nie ma żadnych wiadomości, więc wyłączyć jakimś przytyczkiem internet w Afganistanie i pozbawi się ich tego, co wydawało się tak jak nam, że jakby się wydawało, jak to internetu nie będzie, a no może nie być. Albo może być to zupełnie... 3 dni temu była awaria Facebooka, prawda? Może być to zupełnie inny internet, albo to jest no możliwe. Ja uważam, że to rządy marzą o tym, żeby wprowadzić takie restrykcje na internet, bo zbyt rozpasana jest ta wolność i to żaden rządzący tego nie lubi. I myślę, że od Chin przez Indie, Rosję, po Stany Zjednoczone i po te wszystkie mniejsze kraje, to wszyscy trzymają kciuki za to, żeby wynaleźć taki sposób, żeby wcisnąć kontrol i jeszcze coś na swojej własnej klawiaturze i wszystkich innych wtedy wyciszyć. Tak. I życie byłoby dużo prostsze. Ale myślę, że one będą działały i nawet z tym takim wyłączonym internetem, nie było internetu w latach 90. w Afganistanie i nie tylko, a te organizacje kobiece działały. Utrzymują kontakt. Teraz im będzie też dużo łatwiej, bo i ten świat się zmienił i one przeżyły te 20 lat, znaczy te 20 lat wiele Afgańczyków, a zwłaszcza Afganki nauczyło takiego funkcjonowania z Zachodem. Zachód nie jest jakimś mitem już, bo ten Zachód był obecny. One przez 20 lat pracowali z ludźmi z Zachodu, którzy tam przyjeżdżali i pomagali im to wszystko klecić, więc znają ten Zachód. To nie jest dla nich jakaś tajemnica i umieją, wiedzą, o co ten Zachód można prosić, a na co nie ma co liczyć. Jest to dużo prostsze i mimo wszystko sądzę, że te restrykcje talibów nie będą takie surowe. Myślę, że jak oni się uspokoją i będą pewni, że tej władzy nikt im nie wyrwie, albo że Zachód woli, żeby talibowie rządzili w Afganistanie, niż żeby była wojna domowa, no to w sumie na wszystko, co nie będzie podważało ich władzy, sądzę, że będą się powoli godzili. Żaden rząd w żadnym kraju świata nie chce mieć do czynienia z jakimś niezadowolonym tak bardzo społeczeństwem, z jakąś groźbą buntów, jakichś tam, nie wiem, demonstrantów przed urzędem takim czy owakim. To jest coś, czego każdy rząd wolałby uniknąć. Jest pytanie z internetu. Czy talibowie będą utrudniali wyjazdy za granicę? Nie sądzę. Dla nich akurat to jest to też tego rodzaju rządy, które wprowadzają bardzo zideologizowane i próbujące wprowadzić w rzeczywistość swoją wizję światopoglądową. To zamiast kogoś wtrącać do więzienia, czy go prześladować, czy z nim się wykłócać, to wolą otworzyć drzwi i niech sobie jedzie w diabły gdzieś tam do jakiejś Ameryki i kłopot z głowy. Białoruś Andrzejowi Poczobutowi, mojemu koledze z Gazety Wyborczej, proponuje od tygodni, że jedź chłopie do tej Polski, tylko obiecaj, że nigdy na Białoruś nie wrócisz. No więc każdy taki represyjny, policyjny reżim najchętniej by się tych wszystkich buntowników czy potencjalnych buntowników pozbył i żeby ci, którzy zostaną, żeby to było takie spolegliwe, dobre społeczeństwo, które kocha rząd, a rząd kocha swoje społeczeństwo i łatwo się żyje i łatwo się rządzi. Nie sądzę, żeby to robili talibowie, stawiali przeszkody przed wyjazdem. Natomiast wyjazd z Afganistanu, to nie paszport jest potrzebny afgański do wyjazdu z Pakistanu. Raczej każdy inny paszport, a nie afgański. Mhm.
No i te wizy, które trzeba gdzieś zdobyć, gdzieś muszą one zostać wstemplowane, a myślę, że ktoś, kto będzie stukał do jakiejkolwiek ambasady i pokazywał paszport afgański, to akurat pokaże się, że to jest wolny dzień w tej ambasadzie i święto narodowe, na przykład nikt nie pracuje. Nikt nie będzie chciał mieć z tymi Afgańczykami do czynienia, nikt nie będzie chciał ich wpuszczać. Myślę, że ci, którzy mogli wyjechać z tymi największymi, najlepszymi kwalifikacjami, to już dawno zostali z tego Afganistanu wyciągnięci. Tak. I szanowni państwo, zbliżamy się już na pewno do końca naszej emisji internetowej, ale jest pytanie, więc jeszcze... Chciałbym na koniec zapytać, panie Wojciechu, jak pan się czuje, jak dziennikarz w wielu miejscach zapalnych, niebezpiecznych, widząc, że teraz dziennikarze nie mogą nam relacjonować tego, co się dzieje na granicy Białorusi? No paskudnie się czuję. No uważam, że to jest kneblowanie dziennikarstwa, niepotrzebne zupełnie, bo znaczy ja rzeczywiście jeździłem po tych wszystkich swoich wojnach łamiąc prawo i no, z pełną świadomością konsekwencji. Byłem aresztowany, byłem wydalany, wpisywany na czarne listy. Nawet w Indiach moich ukochanych przez jakiś czas byłem persona non grata, ale ponieważ złamałem prawo, no to jak się łamie prawo, no to wiesz człowiek, że musi być za to kara, tak jest sprawiedliwie, więc nie narzekałem. Ale w Afganistanie, gdzie trwała prawdziwa wojna przecież, można było jeździć po tym kraju z wojskiem amerykańskim, polskim, francuskim, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego w ogóle się nie wpuszcza dziennikarzy. Można wprowadzić jakieś ograniczenia, jeżeli jest to sytuacja nadzwyczajna, czy ten stan wyjątkowy. No, można pozwolić dziennikarzom, żeby, no to się po amerykańsku, nie wiem, embedded, znaczy, że dziennikarz towarzyszy jakiemuś patrolowi. Tak jest na Litwie i na Łotwie. A no właśnie, no to tym bardziej nie rozumiem, czemu nie pozwala się na to dziennikarzom. Wydaje mi się, że to już jest z tej rozpętanej wojny plemiennej, ponieważ rządzący wiedzą, że większość tych mediów jednak jest krytycznie nastawiona. I nie chcą po prostu tych dziennikarzy brać. Nie wiem, uważam, że to jest złe. I to jest broń obosieczna, bo dziś się dziennikarzy nie wpuści, mając nadzieję, że ten dziennikarz nie przyniesie żadnej niesłusznej informacji, a to niesłuszna informacja to jest przeżytek z czasów PRL-u, który pamiętam z Polskiej Agencji Prasowej. Ale brak informacji no, też jest pożywką dla rozmaitego rodzaju teorii spiskowych. No, dziennikarz będzie szukał jakichś informacji. No więc jeżeli będą plotki rozpuszczane przez władze białoruskie, że dzieje się coś paskudnego, nawet wiedząc, że to są plotki, no to siłą rzeczy będzie się próbowało je weryfikować. Na ile się je zweryfikuje? Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle zasłanianie oczu i krępowanie rąk nie jest niczym dobrym i uważam, że dla swojego własnego dobrego samopoczucia nie powinno się dziennikarzy ograniczyć aż tak bardzo. Przecież to nie jest wycieczka turystyczna. Ci dziennikarze nie jadą tam dla swojej własnej przyjemności, tylko jadą, żeby opowiedzieć, co tam się dzieje. No, państwo są w jakiś sposób przez państwa wynajęci. Ja, jeżeli musiałbym nakładać jakieś restrykcje, bym powiedział, że ponieważ jest stan wyjątkowy, to możecie państwo się poruszać tylko i wyłącznie z patrolami Straży Granicznej. No i Straż Graniczna wciąż ma kontrolę nad tymi dziennikarzami. No. Tak mi się wydaje. Zapanować nad dziennikarzami to jest straszny taki typy anarchistyczne i no, ciężko nad tym zapanować, ale nie jest to niemożliwe i można przynajmniej spróbować. Ktoś, kto łamie nawet te obostrzenia, no to wtedy sam jakby się wyklucza. No, nie podoba mi się to. Dziękuję za to pytanie. Czy jeszcze ktoś z państwa? Ja mam pytanie, czy w Afganistanie dalej będzie kwitnąć biznes narkotykowy? Z całą pewnością, tak, bo to jest jedyne, co się w Afganistanie udaje, no, to jest jedyna uprawa, no więc kazać im to przestać uprawiać, no to jest skazanie ich na śmierć głodową. Jedynymi, którzy mogą tego zakazać, są talibowie. Talibowie w latach 90. zakazali uprawy maku, a chłopi, którzy nie chcieli. I tam się nawet nie pytali chłopów, co oni na ten temat sądzą, tylko przyjeżdżał traktor i orał te pole i tyle.
Tylko później, jak się przekonali, że no, łatwo jest zaorać pole maku, ale ten chłop, który te pole miał, no to właśnie on z głodu umrze, do wiosny nie doczeka. No więc wymyślili, że w porządku, to mak można uprawiać, a nawet można go przerabiać na dużo ciekawsze substancje, ale je z kolei można sprzedawać tylko niewiernym. Że pobożny muzułmanin może uprawiać narkotyki i je przemycać, ale nie powinien po nie sięgać. No i na tym stanęło, ale to był jedyny afgański rząd w ostatnich no, dziesięcioleciach, który z tymi narkotykami próbował walczyć. Mhm. Tak, tym sposobem już się z widzami naszymi... Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła, bo... Zależy pewnie podasz opór na pewno się nie zmniejszy. Tak, i to jest, proszę Państwa, było ostatnie już pytanie dla naszych widzów. Dziękujemy serdecznie, Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za uwagę i żegnamy się z murów Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.